Cześć! Dzisiaj propozycja dla wszystkich, którzy może trochę za bardzo się objadali przez święta, ja także, i mają już tego dosyć, albo najedli się za dużo słodyczy i chcą może teraz dla odmiany zjeść coś zdrowego. Moja propozycja jest bardzo zdrowa i bardzo kolorowa, więc zapraszam. Aha, chciałam jeszcze pozdrowić wszystkich użytkowników forum ogrodniczego info. Pozdrowić ich i życzę wszystkim oglądającym szczęśliwego nowego roku. Do naszej sylwestrowej przekąski potrzebujemy tabasco, kmin rzymski, paprykę, sól i pieprz, łyżkę majonezu, ale odtłuszczonego, mrożony groszek, zieloną cebulkę, marchewkę, czosnek, seler naciowy, limonki, jabłko, cytrynę, gruszkę, zieloną pietruszkę. No i chyba to wszystko. Groszek zielony rozmrażamy i wrzucamy do robota kuchennego albo blendera. Dodajemy także wyciśnięty ząbek czosnku. Kroimy zieloną cebulkę i także dodajemy do naszego robota kuchennego. Następnie ścieramy skórkę z limonki. I wyciskamy sok z całej limonki. Dodajemy pół łyżeczki kminu rzymskiego. Dodajemy sos tabasco do smaku. Jeśli lubicie ostrzejsze, to dodajcie troszkę więcej. Dodajemy także majonez. Sól i pieprz do smaku oczywiście. Rozdrabniamy tą całą mieszankę, aż do uzyskania konsystencji jak na guacamole, czyli takiej pasty. Siekamy natkę pietruszki. Nie musi być bardzo drobno, bo będziemy za chwilę to także rozdrabniać z resztą składników. Zamiast pietruszki możemy także dodać zieloną kolendrę. Zależy, co kto lubi bardziej. I znowu rozdrabniamy. Przekładamy pastę do miseczki. Przykrywamy folią spożywczą i wkładamy na pół godziny do lodówki, aby wszystkie składniki się połączyły i aromaty się przegryzły. Marchewkę kroimy w słupki. Seler także kroimy w mniejsze części. Wyciskamy sok z jednej cytryny, a to w tym celu, aby po pokrojeniu gruszki i jabłka umoczyć je w soku z cytryny, żeby nam nie zczerniały leżąc przez dłuższy czas na talerzu.
Możecie także użyć innych warzyw lub owoców, poeksperymentować na przykład z ogórkiem, papryką lub innymi warzywami i owocami, co tylko chcecie.